Cześć, witam Was na kolejnym odcinku Rozmów na Magazynowej 14a, a dzisiaj moim i Waszym gościem jest Dominik Strycharski. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Po raz kolejny na Magazynowej. Cześć. Tu ten uścisk dłoni musi być, bo inaczej oczywiście to jest jakaś przecież wtedy ściema. No i słuchajcie, co robi Dominik? Dominik jest kompozytorem. Powinien zacząć jest muzykiem. Kompozytorem, flecistą. Zajmuję się muzyką eksperymentalną. Nie tylko. Wokalistą też jestem. Właśnie chciałem dojść do tej wokalistyki, okay, że też to robisz. Okay. A my nie mogliśmy się bardzo długo spotkać na to nagranie, dlatego że Dominik bardzo dużo komponuje dla teatru. Bardzo dużo, tak. No nie ma cię, praktycznie cię nie ma. Cały czas gdzieś jesteś w rozjazdach, wrzucasz jakieś posty w social media, że tu jest premiera, tu robisz muzykę. Ty nie tylko ją komponujesz, ale też najczęściej ją wykonujesz na żywo. Najczęściej już nie. Już nie? Nie, bo to już się nie da tak czasowo. Co 10. spektakl jest na żywo, mniej więcej. A ja cały czas żyję w przekonaniu, że dlatego cię nie ma cały czas w Warszawie, że jak już gdzieś jedziesz, to cały czas siedzisz, że tak powiem, na tych nie mam, czasami mam 8 premier rocznie, więc... Teraz były 2. 3. Dobra. W styczniu były 3. Teraz będzie przerwa. A, teraz będzie przerwa, czyli te 8 rocznie się... A chociaż nie wiem, ale miała być, ale może już nie będzie. Dobra, Dominik, jak to jest być dzisiaj muzykiem? I to muzykiem no nie popowym, nie komercyjnym, tylko muzykiem tworzącym, ja nie chcę wartościować, czy to jest wyższa kultura, niższa, bo kultura chyba jest tylko jedna, no ale tworzysz do teatru, sam koncertujesz, improwizujesz też dużo, kiedy koncertujesz. Tak. Jak to dzisiaj jest? Jak to jest być dzisiaj muzykiem? Ja nie uważam, że kultura jest tylko jedna, wbrew pozorom. Chociaż też nie chcę wartościować, bo wartościowanie to jest jedno, więc nie odbieram nikomu możliwości, ani nie oceniam nikogo za to, czego słucha ostatecznie. Ale nie ma jednej kultury. Znaczy jest kultura jednak popularna, popowa, nawet nie chodzi mi tylko o muzykę pop, ale chodzi mi o kulturę, która jest nastawiona tylko na zysk i przekonanie jak największej ilości ludzi do tego, żeby po prostu kupili produkt, i to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest kultura, która jest jednak oparta na indywidualnej tak zwanej propozycji czy wizji świata proponowanej przez artystę, jakiegokolwiek artysty czy artystkę. Jak być muzykiem dzisiaj jest, wydaje mi się, i bardzo ciężko, i bardzo fajnie. To znaczy, fajnie dlatego, że to pewnie wiadomo, że jesteśmy w takim momencie kultury, w którym możemy zrobić wszystko prawie sami. Możliwości techniczne są olbrzymie. Nie było tego jeszcze 20 lat temu. I to były rzeczy... Dzisiaj muzykę można robić naprawdę taniej niż kiedyś. Kiedyś trzeba było wejść do studia i tak dalej, wydawać naprawdę duże pieniądze. Dzisiaj można to zrobić taniej. I to jest super. Poza tym mamy mechanizmy dystrybucji. Jednak ten online stream w pewnych aspektach jest bardzo dobry. Znaczy jest dostępny, można to sprawdzić. To jest świetne. Natomiast straszną częścią bycia muzykiem dzisiaj jest to, że kultura się cała, uważam, przekręca w stronę produktu, który jest do opakowania ładnego, szybkiego, instagramowego, tiktokowego. I to jest coś, do czego się musimy odnosić jako twórcy. To znaczy pewne rzeczy już nie przejdą, będą... Znaczy wiele rzeczy będzie niszowych. Są rzeczy, które po prostu klikają i sprzedajesz i grasz, a są rzeczy, które nie klikają, mimo że są świetne i dostajesz dobre recenzje. Ta loteria, i to jest ciężka sprawa z tym trafieniem w publikę, a ja na przykład nie jestem świetnym trafiaczem z publiki, ponieważ nigdy mnie to nie interesowało. No to dla kogo tworzysz? Nie no, tworzę dla odbiorców, ale to jest ten, że tak powiem, paradoks tworzenia. Albo tworzysz zakładając, kto czego potrzebuje, kto czego może potrzebować. I ile tych osób to kupi, albo nastawiasz się na odbiorców, którzy czekają na to, aż im zaproponujesz coś, co ich zaskoczy, co będzie twoje. To są takie dwie, ja tego też nie różnicuję, nie oceniam, ale mnie interesuje kategoria numer 2, czyli ja jako odbiorca
chcę dostać coś, co ktoś naprawdę szczerze zrobił, bo chciał i ja to kupuję i to jest świetna wymiana, a jeżeli czuję, że ktoś się do mnie przymila, łasi w taki, że tak powiem, nieefektywny sposób, bo czymś innym jest, jeżeli ty chcesz jako twórca, ty mnie przekonać, przekazać, no to jest super, bo komunikatywność w sztuce jest istotna. Natomiast jeżeli ty modelujesz swoją sztukę tylko po to, żeby na tę sztukę przyszło 100 razy więcej osób, to masz do tego pewne prawo, ale w tej sztuce już to słychać. I to jest ten trud, a szczególnie właśnie dzisiaj, kiedy mamy media społecznościowe, które potrafią na przykład, wiesz, no, TikTok wyhypował zjawiska muzyczne, o których bym nawet nigdy nie pomyślał, że są dla kogokolwiek, a to są miliony osób, więc wiesz, w tym sensie jest nam bardzo trudno. No TikTok w ogóle jest taką platformą, która... Na samym końcu tylko, a propos, no właśnie, już gadam o TikToku, właśnie sobie kiedyś porównywałem liczby na przykład followersów, najbardziej moim zdaniem jakby komercyjnych i średnio ciekawych muzyków, muzyczek na YouTubie, kontra na przykład, wiesz, Berliner Philharmoniker i tak dalej, albo nawet, wiesz, wybitnych, nie wiem, jazzmenów, czy nawet ciekawych, wiesz, wykonawców pop, którzy nie są jednak na samym szczycie list przebojów. To są różnice, wiesz, tysiąckrotne, nie? Więc... Tak niestety jest, no TikTok, od tego zacząłem swoją myśl, ale także social media spowodowały coś takiego, że właściwie twórcą jest dzisiaj każdy. Mhm. Kto coś wrzuci, I mnie zastanawia ten fenomen tak naprawdę osób, które dobra, miały pomysł, żeby zrobić filmik na TikToka czy skomponować muzyczkę na TikToka, mówię muzyczkę, sorry, ale ja tak to odbieram, i to buduje niesamowite zasięgi, to zdobywa niesamowitą ilość odsłon. No i jak się w tym odnaleźć? Bo to jest... To jest bardzo trudne. Znaczy część z tego rynku na razie zostawiłem w ogóle, bo się nie jestem w stanie się wpisać właśnie w formułę hypowanego, wiesz, paramuzycznego 20-sekundowego klipu, ponieważ jestem kompozytorem i zajmuję się zupełnie czymś innym. Jak się w tym odnaleźć? To znaczy, wydaje mi się, że ostatecznie musimy się w tym odnaleźć, to znaczy znaleźć taki sposób na komunikację z nowymi odbiorcami, jednak przez tego TikToka i tego Instagrama, znaleźć jakiś sposób na to, żeby tą swoją, nie wiem, bardziej awangardową, czy niszową dzisiaj, czy dziwną, czy alternatywną sztukę, jednak stworzyć też, opakować tak, żeby ktoś potem poszedł dalej. Znaczy, czy to jest możliwe? Ja tego teraz nie wiem. Ja myślę, że tak, że wszyscy o tym myślimy, tylko nie wiemy, nie mamy pomysłu jeszcze, nikt jeszcze chyba nie wpadł na ten pomysł, jak to opakować. To znaczy, wiesz, no widzę też w social mediach z powodzeniem znajdujących się twórców, których szanuję, a którzy nie są jednak, wiesz, przeze mnie traktowani jako słabi, nie? Oczywiście to nie są setki milionów odsłon, ale to są miliony odsłon, więc no, musimy się do tego odnieść. Wydaje mi się, że tak samo... Porównując, wiesz, no, do popkultury też trzeba było się odnieść w latach 60., kiedy, wiesz, no mówiąc brutalnie, kiedy się pojawili Beatlesi i Rolling Stonesi, to ogromna ilość wykonawców, którzy wtedy zdobywali listy przebojów, wiesz, i byli naprawdę na topie, byli gwiazdami. Musiała się totalnie odnaleźć w rzeczywistości, w której muzyka była znacznie bardziej, no, jednak brutalna, wtedy chropowata, wiesz, a jeszcze rock'n'roll lat 50. w ogóle. A jeszcze więc, tak, to jest. Więc wiesz... Ja ostatecznie nie mogę narzekać na to, że się czasy zmieniły. Znaczy zmieniają cały czas na naszych oczach. Tylko że czuję po prostu jedną rzecz, że część mojego komunikatu muzycznego się zgubi. Zostanie dla bardzo małej grupy i niestety muszę się z tym pogodzić. No tak, w takich czasach żyjemy, gdzie coś, co jest artystyczne, jest niszowe. Jest niszowe, trzeba być dużym nazwiskiem, żeby to sprzedawać. Wiesz, ja na przykład z radością widziałem ostatnio, nie byłem na koncercie, ale widziałem Trasę Björk, która jest na scenie, wiesz, 30 lat i jest naprawdę artystką, która przeszła drogę właśnie z popu, wręcz powiedziałbym top, do swojej własnej kreacji. Tylko ona ma tak duże nazwisko, że wiesz, nawet Trasa, która jest jednak dość alternatywna, ciekawa, chociaż moim zdaniem wcale nie tak alternatywna, wbrew pozorom. Bo to jest też taki demon
że muzyka jest trudna. Nie, nie jest. Nie. Jest bardzo zachęcająca. Wielu moich znajomych było i ona tą trasę wyprzedała. Oczywiście to nie były koncerty na stadiony, na szczęście, ale były to koncerty duże. To samo dotyczy bardzo wielu twórców, na przykład Radiohead, wiesz, też nie nagrywa już od lat muzyki ani komercyjnej, ani łatwej, ani dwuminutowych piosenek nie nagrywa. A jednak kiedy Radiohead się reaktywuje i gra koncerty, to ludzie przeważą. Oczywiście znowu, gigantyczne nazwisko, no ale to jest możliwe, tylko gdzieś trzeba znaleźć ten switch, to przejście, żeby ktoś po prostu chciał na ciebie przyjść, mimo że nie sprzedajesz mu popcornu. Okej, okay, no dobra, trochę teraz się zrobiło tak, to jest moja obserwacja, jeżeli chodzi o kulturę, ale o muzykę też tak naprawdę, że wspomniałeś lata 60., lata 50., to rzeczywiście kiedy pojawiał się zespół muzyczny i zdobywał szczyty tak naprawdę, porywał za sobą publiczność. Wcześniej jeszcze jazz. To ja dzisiaj mi jest trudno wskazać takie zespoły, które są w stanie porwać i uwaga, i przetrwać próbę czasu. Bo porwanie kogoś na sezon, czy jak ja to nazywam, wakacyjny przebój. To znaczy, nie wiem teraz, na jak szeroko chcemy na to spojrzeć. Możemy bardzo szeroko. Nie, no to są wykonawcy, którzy się utrzymują na topie. No. Na przykład Beyoncé nagrała teraz nową płytę, czy nagrywa i ona jest... Ale ona jeszcze dla mnie jest z tej generacji, jeszcze z tych A czasów. A mówisz o rzeczach... Ja mówię o tych najnowszych tak naprawdę zjawiskach, które się pojawiają i bardzo szybko znikają. Nie wiem, nie śledzę tak wielu nowych zjawisk, natomiast bo muszę powiedzieć szczerze, że jeśli chodzi o współczesną muzykę popularną, nazwijmy to ogólnie, to najbardziej mi interesuje hip-hop. I tam tak nie jest, jak mówisz do końca. Znaczy są artyści, którzy się pojawili kilka lat temu i są. Zaczynają zdobywać swoich wyznawców, ale dlatego, że właśnie ich propozycja jest w jakimś sensie dość brutalnie szczera, dość połamana, ale jednak intrygująca. Na przykład JPEG Mafia, to są młodzi ludzie bardzo. Więc jeśli chodzi o pop tak zwany, to mało to śledzę. Wydaje mi się, że rzeczywiście, ale wiesz co, mam takie wrażenie, że zawsze było ogromne sitko i po prostu 90% tych osób, które wprowadzały nawet utwór na number one i zarabiały na tym krocie, po dwóch latach takich osób nie było. Tak było w 80-tych, mi się wydaje też 90-tych, wiesz, jak prześledziłem sobie kiedyś, jakiś taki wysiłek zrobiłem, żeby sobie zobaczyć top ten przez lata. Oczywiście nie każdego miesiąca bym zwariował, ale zobaczyłem te wszystkie przeboje i połowy tych wykonawców, czy nawet 60% już nie ma, w sensie na rynku. Więc dzisiaj oczywiście kreuje muzykę, wydaje mi się, 10 razy więcej osób niż 20 lat temu. A przynajmniej 10 razy więcej osób wchodzi w media. A ty w ogóle mówiłeś o tym jeszcze, że wszyscy są kreatorami. Wiesz, to jest też dla mnie taki obosieczny nóż, bo z jednej strony to super, że wiesz, jak to się mówi, nie ma tego gatekeepingu. Czyli, że wiesz, ty możesz pomyśleć sobie, mam coś do powiedzenia i robisz to, nie musisz czekać 15 lat, aż ktoś łaskawie powie tak albo nie. Bo jest wytwórnia płytowa, bo jest, wiesz, telewizja. Teraz masz YouTube'a, więc to jest świetne, że ja mogę wstać i jutro zacząć pracować nad swoją przyszłością. Nie mając miliardów, wiesz, milionów. Ale drugą stroną tego medalu jest to, że wiesz, dzisiaj słowo kreator, YouTube creator, media creator, to słowo oznacza coś innego niż oznaczyło niedawno. Bo dla mnie kreator to był ktoś, kto rzeczywiście wychodził z jakąś szeroką propozycją, to było zbudowane, wiesz, krok po kroku, klocek po klocku, wiesz, kamień na kamieniu. A dzisiaj kreator to jest de facto ktoś, kto na przykład nagra proste wideo, nie wiem, jakiegoś swojego dnia nawet, to już jakby automatycznie jest kreatorem tylko przez fakt, że może tak jest. I jakby, no ja sobie jednak mam swoje własne sitko, mam swoją własną granicę i filtr. To są dwie strony tego samego medalu, ale wydaje mi się, że sytuacja, która była 50 lat temu, gdzie było straszne sito, była z jednej strony dobra, bo wyskakiwały na rynek tylko rzeczy, które były już naprawdę dobre, teoretycznie. Ale z drugiej strony, dopiero dzisiaj się dowiadujemy, ile rzeczy nie wyszło, a było co najmniej tak samo dobrych, wiesz, więc
Nie ma sytuacji idealnej. Nie ma, nie ma. I to myślę, że w ogóle to się odnosi do całej kultury tak naprawdę. Do całej. Dobra, skaczemy do teatru, bo naprawdę spędzasz dużo czasu w teatrach. Pół roku rocznie. Tak więc... Zliczywszy dni, pół roku siedzę w teatrze. Co jest takiego dla ciebie w teatrze, że chcesz pisać dla teatru? Albo że cię chcą, żebyś ty pisał do teatru? Dwa pytania w jednym, sorry. Dobre, ale wiesz co, w teatrze to już nie wiem, co jest, bo ja już się zgubiłem w tym teatrze po 100 premierach i 26 latach w teatrze. Od OFU do, że tak powiem, Państwowego Teatru dotowanego. To pewnie nie jest jedna rzecz. To znaczy, wiesz, ja na pewno mam, nie ukrywam, jakąś intuicję do tego teatru. Ta intuicja też się pewnie pojawiła z czasem. Jak masz taką dużą ilość, no to po prostu musiałbyś być, nie wiem, kamieniem po prostu polnym, przydrożnym, skałą, żeby się nie nauczyć tego i żeby nie nabrać... Ale mnie to oczywiście ciekawi. Ciekawi mnie proces powstawania w ogóle teatru. To jest fajna sprawa. To znaczy ten moment, w którym składasz tak naprawdę trochę znikąd, oprócz tekstu, znikąd te rzeczy, jakby nagle się to buduje i coś się pojawia, czego nie byłeś w stanie przewidzieć. To jest rewelacja. Ja w ogóle z teatrem mam taki love and hate relationship. To znaczy absolutnie teatr nie jest moją ulubioną sztuką. Ulubioną sztuką jest jednak muzyka i film, do którego też wchodzę. Ale teatr jest też najbardziej żywą sztuką. Najbardziej synkretyczną i to mnie w nim fascynuje. Najbardziej złożoną, dającą i wbrew pozorom teatr daje muzykowi w pewnych sprawach największe możliwości, większe niż muzyka jako taka. To znaczy, że w teatrze byłem w stanie zrobić rzeczy, których bym nigdy nie zagrał na koncercie, ponieważ nawet nie wiadomo jakby to sprzedać czy określić. Więc to w teatrze kocham, że mogę, wiesz, pracować na dźwiękach, mogę pracować na sound designie, mogę pracować na noise, mogę pracować z metalem, z popem, z aranżacjami piosenek, co akurat nie zawsze lubię, wolę pisać swoją muzykę. I reżyserki się zawsze śmieją, reżyserzy, że przepraszam cię, ale znowu będziesz aranżował i to jest złość, ale jakaś taka, wiesz, taka mała frustracja, ale wbrew pozorom aranżowanie to jest ciekawe, więc to, czego się nauczyłem w teatrze, ja bym się tego nigdy nie nauczył nigdzie indziej. To znaczy, to są ogromne ilości, wiesz, niektóre spektakle są w ogóle nieporównywalne muzycznie dla mnie. Poza tym jednak to, co jest w teatrze ciekawe, to jest przekaz. Czyli to, co jest, to, czego nawet w muzyce, nawet w piosenkach się nie da, wiesz, to, czego się nie da w piosence opowiedzieć. Jednak nie wszystkie teksty mnie fascynują. I szczerze mówiąc, wolę teksty współczesne niż ciągłe granie Szekspira. Przyznaję to bez bicia. Uważam, że jednak aktualny tekst to aktualny tekst. I aktualizowanie wszystkich tekstów nie zawsze moim zdaniem jest interesujące, ale to jest jakby inny temat. No po prostu lubię część literatury teatralnej. Rzeczywiście są to bardzo mocne rzeczy. To mnie to pociąga. Poza tym lubię pracować z ludźmi, aktorzy i aktorki, ja ich uwielbiam. To znaczy przyznaję się, że ten kontakt jest dla mnie super ciekawy, a ponieważ jestem też wokalistą śpiewającym na scenie, więc też tak naprawdę ja korzystam też, że tak powiem, w sensie wiedzy, pewnego know-how od nich, co ja mogę sobie włożyć do swoich koncertów. A z drugiej strony, jak to działa, to znaczy dlaczego mnie zapraszają? Wiesz, nie wszyscy mnie zapraszają, to po pierwsze, ale to oczywiście... Ale tak to jest. Tak to po prostu jest. Słuchaj, wydaje mi się, że właśnie dlatego, że ja mam totalny dryg do tego, jaka muzyka i co ta muzyka może zrobić, wiesz, teatrowi. To znaczy, no bo ty czujesz teatr. To ja czuję, nie, ja czuję teatr bardziej niż pewnie wiele innych rzeczy, na pozorom. To po prostu jest już dla mnie dość zgrana płyta. Ale prawda jest taka, że ja czuję błyskawicznie, wiesz, te relacje, tekst, inscenizacja, scenografia, kostium, światło i muzyka. To jest dla mnie taka super całość i składanie tego jest tak naprawdę rozwinięciem tego, czym były klocki Lego, wiesz, jak miałem 10 lat. Naprawdę. To jest budowanie bardzo zamkniętej rzeczywistości, nawet jeżeli to jest teatr
niby nieformalny, to ja, wiesz, ja nie wierzę w to, że jest coś takiego jak prawdziwy teatr. W sensie prawda jest tylko w tobie, a scena, nawet jeśli wychodzisz na gołą scenę, osoba bez kostiumu i improwizuje coś, to już jest teatr, to już jest dzianie się, to już jest kreacja, więc to mnie fascynuje i wydaje mi się, że ci reżyserzy i reżyserki, którzy mnie zapraszają do pracy, po prostu wiedzą, że mają totalnie, ostatecznie oddaną osobę, że ja zrobię wszystko, żeby to było jak najlepsze. Zadbam o jakość tej muzyki, zadbam o to, żeby to dobrze brzmiało, żeby to dobrze korespondowało, że dopilnuję, żeby to było, wiesz, dobrze pokazane, żeby inżynierowie dźwięku też wiedzieli, co mają robić, że ja tą muzykę właściwie sam całą robię, poza wyjątkami jestem w stanie prawie całą sam nagrać, wiesz, więc wydaje mi się, że to jest taki trochę pakiet, który ktoś dostaje, co też jest w pracy istotne, bo jeżeli są kompozytorzy, którzy potrafią świetnie skomponować, a potem musisz jeszcze przez miesiąc bawić z nagrywaniem, realizacją, bo ta osoba już tego nie robi, to też pewnie ma znaczenie. Natomiast chyba ten czuj i moje oddanie i wiesz, ja na przykład w teatrze walczę zawsze o to, żeby muzyka była super fajna, dobra, żeby to nie było żadne, wiesz, przysłowiowe plumkanie w tle. Czego dzisiaj już prawie nikt nie chce też swoją drogą, ale są teatry, w których cały czas muzyka jest bardziej usłużna. No tak, no są takie spektakle. A ja, tak? A ja chcę do muzyką jeszcze dopowiedzieć to, czego się nie da w tekście. Mhm. Dobra, jesteś teraz luty. Jesteśmy jest luty już, tak. Już jest luty. Ja przestałem się powiedzieć, że 5 premier. Od stycznia do lutego 5 premier. Nie, 3. Nie, 3, 3, mhm. 3. Dobrze, bo ja już tak, ale oczywiście przygotowywałem je w grudniu, ale... Dobra, i teraz jest takie praktyczne pytanie. Czy ty jeszcze piszesz kropki, czyli nuty na 5 linii, czy ty już wszystko robisz elektronicznie? Nawet nie, chodzi o to, czy w komputerze te kropki stawiasz, czy już... Nie, no ja, znaczy ręcznie to już... Ręcznie to nikt już chyba nie pisze. Nie, pisze się ręcznie. Ja znam przynajmniej jednego kompozytora albo dwóch, którzy rewelacyjnie piszą ręcznie. Mhm. I to jest przepiękne w ogóle. I robią to rewelacyjnie i oni po prostu nigdy nie wejdą w komputer. Ja to rozumiem, bo kaligrafia w ogóle jest świetna. Wiesz co, piszę kropki. Piszę kropki, ale tylko wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja, czyli gram z innymi ludźmi, którym nie mogę... No wiesz, w zeszłym roku miałem premierę koncertu na flet i orkiestrę smyczkową AUXO. To się nazywało The Frame. I no, nie ma innej opcji. No, orkiestra smyczkowa, która graliśmy 50-minutowy utwór, no po prostu musiała dostać nuty. Musiała. Więc napisałem kropki, które zresztą potem konsultowałem z moim zacnym kolegą, aranżerem, kompozytorem wybitnym Nikolą Kołodziejczykiem, ponieważ zrobiłem pewien błąd w zapisie, który właśnie utrudniał pracę orkiestrze. Błąd się okazał banalny, ale ponieważ ja się uczyłem wszystkiego sam, no nie przeszedłem takiej klasycznej edukacji muzycznej szkolnej, tylko przeszedłem tą edukację zupełnie inaczej. Więc zrobiłem pierwszy jakiś tam błąd, który już teraz rozumiem ten błąd i już go nigdy nie zrobię. Ale tak, napisałem ileś 10 stron kropek. Natomiast oczywiście, kiedy piszę swoją muzykę, kompletnie omijam, kiedy piszę dla siebie, omijam kropki. Nie, ja nie lubię nut. Dobra. Nie wiem, czy na deser to pytanie... Nie, koncerty. Twoje koncerty. Mhm. No bo tak, jesteś cały czas w rozjazdach. Teraz będzie ten moment stabilny. Kiedy cię będzie można zobaczyć? Na przykład w Spatifie. W Spatifie właśnie grałem. Dokładnie w piątek graliśmy w Spatifie na 7 urodziny obecnego Spatifu. Graliśmy Korzyński Ultimate. Taki duży projekt, który wymyśliłem z bandą super muzyczek i muzyków. I to są, no to było grane w sobotę i w piątek. I następny, kurczę, nie wiem. Najbliższy Spatif pewnie będzie to jakiś Jazz State, czyli środa, która jest, to trzeba trafić, ale być może coś wiosną konkretnego się wydarzy na pewno. Nie mam jeszcze daty. Dobra, ja myślę, że jak każdy artysta masz social media. Mam dużo, wszystko mam. Więc słuchajcie, ja powiem prosto. W każde social medium tam jest taka lupka. Ona służy do wyszukiwania. Wpisujemy Dominik Strycharski. I wszystko jest na bieżąco. I wszystkie informacje. Mam też stronę internetową. Jak jeden z niewielu osób już dzisiaj mam stronę z blogiem od 2007 roku.
Ona jeszcze jest taka archaiczna jak w 2007, przepraszam? Czy ona już się rozwinęła? Absolutnie jest modern. Okay. To jest na Blogspocie, który do dziś działa. Bardzo dobrze działa. I mam uaktualniony też design, ale to jest nieważne. Znaczy, design jest po prostu prosty i czytelny, ale tam są moje wszystkie działania od 2007 udokumentowane aż do ostatnich premier. Tak więc słuchajcie, bo my tutaj tak więc o wszystkim nie pogadamy sobie. O wszystkim jeszcze. Bo jak jeszcze zacznę pytać o płyty, które wydawałeś, o zespół. Które wyjdą w tym roku. A, jeszcze płyty wyjdą w tym roku. 4. I naprawdę takie okrągłe, świecące? Tak. Słuchajcie, to jest w ogóle dla mnie niesamowite, że jeszcze ktokolwiek chce wydawać takie krążki. Nie, no musimy, wiesz, bo to jest pewnego rodzaju też statement i wizytówka. Mhm. Ja uwielbiam zbierać oczywiście krążki, więc ja się też cieszę, że... Ale jestem, z jednej strony jestem zaskoczony, bo wszystko przeszło oczywiście do świata wirtualnego i można się na różnych platformach streamować muzykę i słuchać. Można ją też pobierać, chociaż nie do końca jest to legalne i tego akurat ja nie popieram. Chyba, że się zapłaci. Legalnie można słuchać i płacić na Bandcampie. Dokładnie, słuchajcie, więc wiecie, to jest tak, że niekoniecznie trzeba dzisiaj kupić srebrny krążek. Na Bandcampie jest dużo płyt do kupienia moich. Dobra, czyli już wiecie, gdzie szukać. Tak. Jak byś w dwóch zdaniach określił swoją muzykę? Nie wiem. Za dużo się dzieje tam równoległych... Nie, chyba nawet nie chcę tego wiedzieć. To znaczy, oczywiście sprzedażowo to jest najgorsze, czyli jeśli nie umiem powiedzieć, że to jest pop, albo dream pop, albo free jazz, albo death metal. Nie, jako, już trochę jednak myślę w kategoriach właśnie Franka Zappy, czy w kategoriach takich, jak ogólnie działał w swoim życiu Andrzej Korzyński, którego stałem się fanem, który nawet jak pisał do jednego filmu, to no też film wymaga różnych rzeczy oczywiście, ale nie zamykał się w jednym gatunku. Po prostu muzyka. Jazz music. Okej, okay, jazz music. No to teraz, skoro jazz music, to od razu mi się ciśnie rozszerzenie słowa music o musical. Mm-hmm. Popełniłeś takie dzieło w zeszłym roku. Mm-hmm. Vodevil queerowy. Lucifer. Mm-hmm. Mm-hmm. I ja bym tak, że... Bo ja wiem, że jak gdzieś wchodzisz do teatru w produkcję, to jesteś na każdej praktycznie próbie. No, na szczęście nie na każdej, ale na bardzo wielu. I miałem okazję podglądać tę produkcję i praktycznie, no, mogę powiedzieć, byłeś prawie codziennie, kiedy były tutaj próby. Tu tak, dlatego że tu się uczyliśmy śpiewać, oczywiście ze świetną naszą Pauliną korepetytorką, ale jednak musiałem przypilnować kierunku, w jaki idą interpretacje. Mhm, ja powiem tak, no, to są trudne kawałki do śpiewania. To są bardzo trudne kawałki do śpiewania. Nie było sugestii do ciebie, żebyś na przykład coś poprawił ze strony wykonawców? Myślę, że coś tam może było, ale nie, absolutnie nie brałem tego pod uwagę. No ja wiem, że ty się na to nigdy nie zgodzisz jako kompozytor. Nie, ja się zgodzę. Ja się zgodzę na to, co nie rujnuje utworu. Natomiast z założeniem tej muzyki było to, żeby ona jednak też opowiadała swoją strukturą o właśnie przygodach Lucyny Fer i tej jakby zalterowanej i rozebranej na części pierwszej i z powrotem zbudowanej opowieści parabiblijnej. Więc bardzo chciałem to oddać, ale nie, raczej, wiesz co, bardzo szybko osoby, które to wykonują, zatrybiły, że to jest ciekawe, takie jakie jest, że jest coś intrygującego w tym. Dominika Kozak, która śpiewa jedną z piosenek, też razem z Pauliną, bardzo mocno sobie jeszcze tam rozwinęły tę linię wokalną, którą napisałem, bo chodziło o taki rodzaj wykonu. Rzeczywiście nie miała łatwego zdania na tych akordach, które napisałem, które są bardzo, jak to się mówi, kwaśne, ale no cóż, ja taką muzykę kocham. No taką muzykę tworzysz, no bo tak, to jest... Tak. Jeżeli bym powiedział, że tworzysz muzykę trudną, no to bym ci zrobił krzywdę.
Nie każda jest trudna wbrew pozorom. Natomiast tworzysz muzykę bardzo ciekawą tak naprawdę i to nie jest tak, że tego się nie chce słuchać, tego chce się słuchać, bo jak zaczyna się słuchać twoich, z perspektywy czasu to też mówię, bo też jak gdyby to śledzę, to zaczynam słuchać swoich utworów, jest tak, że zaczynam słuchać i one mnie wciągają. To jest tak, że cały czas jest coś tak w jest. Tych utworach, które mnie wciągają, ja chcę słuchać dalej. Nie jest to łatwe na początku. Nie. Ale moje utwory są najlepsze przy trzecim przesłuchaniu i dalej. Naprawdę, nawet ja sam mam takie wrażenie co do swojej muzyki. Ale one zasysają, one wsysają. Słuchacza, słuchaczka, myślę, że mnie przynajmniej wsysają i też znam ludzi, którzy wsysają. Zresztą ten materiał muzyczny, który jest w tym wodewilu queerowym, jest bardzo, bardzo zapada w pamięć. Aczkolwiek nie jest to klasyczny musical, że wychodzimy i nucimy sobie te piosenki. No raczej nie. Ale zapada Ale taki pamięć. Też to nie napiszę kiedyś. Taki, okay. Że będziemy nucić. Okej, okay, dobra, to trzymam za słowo. Dobrze, to jeszcze ostatnie oczywiście plany na najbliższe 2 miesiące. Na najbliższe 5 lat? Nie, na najbliższe 2 miesiące. Nie, to znaczy plany. No plany są szerokie, a co z nich wyjdzie, to oczywiście nikt nie wie. Ale jest, wiesz co, w tym roku wychodzi kilka płyt. I solowa, i w duecie z Grzegorzem Tarwidem, i w wspaniałym kwintecie z, nazwijmy to, jazzowym. I płyta piosenkowa w tym roku wychodzi, pierwsza moja w życiu, którą od bardzo wielu lat miksuję. Pracuję nad, myślę, że przynajmniej jednym filmem w tej chwili. Z Jaśminią Wójcik, z którą już pracujemy od lat i z którą stworzyliśmy Symfonię Fabryki Ursus. What's next? Na pewno koncerty w Spatifie, koncerty z Korzyńskim, przynajmniej myślę, że 2 w tym roku, takie duże. Płyty już powiedziałem. Oczywiście spektakle w tym roku będą, tylko jeszcze nie wiem do końca kiedy. Wydaje mi się, że pojawi się też kilka bardzo interesujących słuchowisk z moją muzyką. No, z Tomaszem Cyzem pracujemy cały czas w Polskim Radiu w tej chwili nad słuchowiskami i w tym miesiącu, w lutym, jeszcze będzie pewnie premiera naszego jednego słuchowiska. 2 już zrobiliśmy w zeszłym roku, a trzecie będzie miało premierę w marcu, więc tutaj jest też taka ciekawa kuźnia właśnie dźwiękowa. Ja zresztą, tak a propos teatru jeszcze, o ile teatr na scenie czasami mnie męczy, to teatr dźwiękowy, czy teatr radia, ja mogłem robić to codziennie. To jest totalna obsesja. Więc no i oczywiście kolejne płyty. Na pewno w tym roku się też pojawi ode mnie coś mocno hip-hopowego. Znaczy jako producent, kompozytor. Już sam widzisz. Dobra, słuchajcie, ja już naprawdę teraz... Ja wcześniej wiedziałem, że tak trudno nam jest się umówić, bo się umawialiśmy od lipca. Jest luty, słuchajcie, to... Z nikim tak długo nie szukaliśmy terminu, żeby się spotkać. Nie ma za co przepraszać. Ja się zawsze cieszę, jak ktoś ma dużo pracy, tak? Bo to znaczy, że żyje, że tworzy, że ma tą przestrzeń dla siebie tworzenia. No więc myślę, że jeżeli byśmy chcieli powtórzyć naszą rozmowę, to najwcześniej za rok nam się uda. Albo za 2, nie żartuję. Może być za 2. Ale tak jak powiedziałeś, słuchajcie. A dobra, a ty masz w ogóle czas na odpoczynek? Wbrew pozorom tak. Ja bardzo mocno pracuję nad tym, żeby trenować jeszcze. Sporty różne. Dobra, powiem to, bo powiedziałeś przed odpaleniem kamery, to znaczy smartfona, który to nagrywa, że go-karty. A to rzadziej. Częściej trenuję boks i krav magę, a go-karty od wielu, wielu lat to jest moja pasja i samochody. Moim ukochanym sportem to jest, jestem ultrafanem formuły pierwszej i na go-kartach jeżdżę, to jest pasja i jutro mam pierwszą wreszcie lekcję z instruktorem po 12 latach jeżdżenia, bo chcę poprawić swoje czasy i technikę. Mam czas na odpoczynek, ponieważ walczę o to, żeby go mieć, żeby mieć czas na kino, na spacer. W marcu jadę do Londynu do przyjaciół i mam zamiar obejrzeć kilka wystaw. Może pójść na West End, więc jakiś koncert zobaczyć, więc to jest konieczne. Słuchajcie, moim waszym gościem był wiecznie zapracowany i znajdujący czas na odpoczynek kompozytor, wokalista, twórca muzyki eksperymentalnej, flecista, kompozytor muzyki do teatrów,
Dominik Strycharski. Dominik, pięknie Ci dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. Tobie i Wam. A ja Wam dziękuję, że jesteście z nami. To była, myślę, pouczająca rozmowa, bo czegoś się dowiedzieliśmy o pracy muzyka dzisiaj. Muzyka, który nie ma czasu. I wiecie, co macie robić. Czytajcie dobre książki, chodźcie do kina, chodźcie do teatru, słuchajcie dobrej muzyki. Dzisiaj padła podpowiedź, gdzie tą dobrą muzykę możecie znaleźć. I co? I oczywiście dbajcie o przyrodę, bo bez niej to my długo tutaj nie pożyjemy. I wiecie, co macie zrobić? Subskrybujcie kanał na YouTubie i na podcaście. No i cóż, dzięki, że jesteście z nami. Do zobaczenia. Cześć. Do widzenia.